Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście CROXY, no mam nadzieję, że nie będę żałować tego, co się teraz wydarzy, bo koszt tej bitwy to jest 3000 zł, tak? Zaledwie za 3 skrzynki, 1000 zł prawie, taka jedna kosztuje. No i oczywiście do trafienia jest AWP Desert Hydra, a my dostajemy póki co skiny za jakieś, nie wiem, może 300 parę złotych. I tutaj ewidentnie, no co mam powiedzieć, no definitywnie niezamądra decyzja ze strony pana prowadzącego. Witam was bardzo serdecznie oczywiście na GeForce Games, jak już oczywiście zdążyłem wspomnieć. Idziemy na skrzyneczki widzów, szukamy dzisiaj czegoś, no powiedzmy 50 do 90 zł i te skrzynki sobie pootwieramy. No mamy te CROXY bam bam, więc zobaczmy, czy spadnie coś bam bam. 400 zł za 5 otwarć. Oczywiście, no przypominam, że możecie mi robić skrzynki w różnych kategoriach cenowych, bo prawdopodobnie i taki otworzę któregoś pięknego dnia, więc do it, gościu. No i oczywiście konkursik na skinę. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub dzwonem, łapał grę pod filmem, komentarzyk, napisz na Discorda, dołącz, bo ostatnio jeden skin się wylosował. No jak nie wziąłeś udziału, stary, no to bądź na Discordzie, tak? No i na kanale Ustrzel Skina oczywiście zostały jeszcze dwa giveaway, do których cały czas możesz sobie dołączyć. One za kilka dni się chyba losują, więc jak chcesz, no to link oczywiście w opisie do Discorda. No i już oczywiście kod CROXY na GeForce Skinsie. Jak oczywiście są pewne, ale nie ma jesteś, logujesz się z linku zapisu. Ej, to była procentówka jakaś, nie? 40% czas na profit, gościu, o to chodzi. Logujesz się z linku zapisu, bądź klikasz kod promocyjny, no i tutaj wpisujesz kod CROXY przez 2x, no i daje ci on 5% więcej i skrzyneczka oczywiście na start za free. No i oczywiście, oj, tu jest 5% kosa, no powiem tak, no skrzynka dosyć ryzykowna. Jak może uzbieram coś więcej, no to mogę ją otworzyć. Tutaj mamy 10%, no to to już wygląda znacznie lepiej. 300 zł za 5 takich skrzynek. I czy będzie choć jedna kosa tutaj w pierwszym otwarciu? No niestety nie. Próbujemy jeszcze raz. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, jakbyś chciała sobie konto załadować na GeForce Kinsie, jak oczywiście sam pewnie nie jesteś, no to klik... Ej! Patrz! To co się... Ojej! Trzy noże naraz! Aż za nie mówiłem, stary. No naprawdę, wow! To co się tu wydarzyło... No, nie spodziewałem się tego. 10%, patrz, tyle otwarć, nie mogliśmy nic trafić i nagle 3 lecą naraz. No, niesamowite. Ale właśnie, jakbyś chciał sobie konto załadować, i znowu ty naraz, fantastycznie. To oczywiście klikasz tutaj, doładuj, no i oczywiście wszelakie metody płatności tutaj masz. Skipnąłem właśnie otwarcie skrzynki i dostałem jedną kosę. No tak, bywa. 5 naraz, jeszcze raz, no i mamy kolejną. I patrz, tak się robi pęgę, wariacie. 600 zł, o to chodzi pan. No to zobaczmy jakąś kolejną tutaj. CROXY, please. No dobra, to otwórzmy, co tu fajnego jest. 25%, no 50% szans na ebeczki, więc zobaczmy sobie. Nie jestem fanem skrzynek 50-50, bardziej wolę właśnie te mniejsze procenty, jak są do trafienia. No ale tutaj 3 takie, niestety te tańsze skiny poleciały. Próbujemy jeszcze raz, są dwie emeczki, no ale no niestety znowu powtórka z rozrywki. 300 zł wydajemy na jedną taką partię 5 skrzynek, więc no póki co, no nieopłacalny biznes. No to ostatnie otwarcie coś tam sypnęło. CROXY Pinki, okej, okay, zobaczmy sobie 5 takich naraz, są dwa noże. Jest jakiś tutaj Glock Pink The Depad, który kosztuje 200. Mamy AWP-kę jakąś, 82, spróbujmy jeszcze raz. No tu będzie syf niestety mocny, więc sprzedajemy oczywiście. Próbujemy dalej i czy ten Pink The Depad coś kosztuje? Chyba coś kosztuje 133 zł. No to jeszcze raz sobie spróbujmy i nie będzie tutaj chyba nic ciekawego. 188, no niestety jest to minus. Dobra, trzeba coś tu podkręcić ewidentnie, żeby widz tutaj, że tak powiem, miał na bieżąco fajne emocje dostarczone, tak? CROXY powodzenia, 110 tutaj złotych. Jedna taka skrzynia, nie, no to jest szczypy. Oj, wariacie, oj, nie. Dobra, mamy tę skrzynkę za 90. Skrzynia z kałachami, niech będzie 450 zł, koszt jednej takiej skrzynki, pan. No niestety, tylko tutaj Redline zawitał. Mamy tutaj jakiegoś w Startracku kałacha, mamy dwa Revolution 361, no jest to minus. No powiem tak, no te ostatnie skrzynki, tak, coś mnie tutaj bardzo ripują, co mi się nie podoba. 300, spróbujmy jeszcze raz, no to jest 7% kałacha w sumie, nie? 375, no coś mi tu nie pasuje, no naprawdę. Nie podoba mi się to, bo od
dosłownie dużej liczby otwarć tych skrzynek wychodzę na minus. Croxy Ball 20. No to jest skrzynka, którą chyba muszę otworzyć. 4% łącznie tutaj na te dwa itemy, 3% kosa. No dobra, zobaczmy tą skrzynkę Ball 20. Mamy... Ej! Czekaj, czekaj, bo te 5-7y... No właśnie, ty! One kosztują... Co? Ej, poczekaj, czekaj. Fajny plus tutaj spadł. Ej, powiem wam tak, że totalnie nie zauważyłem, że tu do trafienia ten 5-7 jest jeszcze. Ej, czekaj, bo to jest 40% aż na tego digla. Dobra, powiem tak, no ja muszę tutaj ryzykować jeszcze do momentu, kiedy aż tą kostę trafię, co mi się wydaje. No 3% na nią jest. 619 dostaliśmy teraz. Wow, okej, 2 też to jest, no 2 to jest fajny profit. I tak, chcę sobie powiedzieć, jest znowu 1, więc będzie otwarcie. Nawet na fajny plus i zobaczmy jeszcze raz, no znowu ten 5-7, no jakby ta kosa jeszcze tam na koniec zarzuciła się, no to by było w ogóle fantastycznie, znowu 5-7, umówmy się, że otwieramy do momentu, aż będzie otwarcia, gdzie nie będzie 5-7, co wy na to? Myślę, że to jest dobry pomysł. 615, no taki 5-7 zazwyczaj nam zwraca, dobra, tutaj jest totalnie pusto, ale no jedno jeszcze tutaj trzeba tak zwane, no tak zwany rozchodniaczek, tak, no mamy 5-7, 615, spróbujmy jeszcze raz, pan, czy będzie w końcu kosa. No już trochę tę skrzynkę otworzyłem, więc fajnie by było, jakby ta skrzynka w końcu wypluła tą kosę, no bo jednak, no kurczę, 3% na tyle otwarć, no to chyba w końcu powinno spaść, coś mi się tak wydaje. Zobaczmy, jest 5-7, powtórka z rozrywki, 4 skiny oczywiście szare, więc spróbujmy jeszcze raz, czy będzie w końcu. No nie ma, ej, patrz, dobra, ostatnie otwarcie. Przysięgam, no to już zaszło za daleko, stary. Nie, ej, to się nie dzieje, ty. Mogę 4 jeszcze otworzyć. Dobra, to zakręćmy 4. Czy będzie kosa w ostatnim? Ta, będzie kosa w ostatnim. Stary, czy ty dopuszczasz do swojej myśli, że trafiam w ostatniej skrzynce kosę? No bo ja nie. No chyba musicie się bardziej postarać ze skrzynczkami.